Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy i prezydenta. Dzisiaj na granicy z Rosją Finlandia spotyka się z podobnym zjawiskiem, z jakim my tutaj mamy do czynienia od 2021 roku. To znaczy po prostu, krótko mówiąc, z hybrydowym atakiem na fińską granicę, który jest realizowany poprzez wpychanie grup migrantów na tę granicę. Jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja, bardzo trudna. We talked about the migration pressure, którą dzisiaj obserwujemy. Udaje nam się tę granicę obronić i konsekwentnie realizujemy to właśnie także w ramach naszych zobowiązań europejskich z całą odpowiedzialnością. Więc tak jak mówię, rozumiemy znakomicie sytuację, w jakiej dzisiaj znajduje się Finlandia, rozumiemy decyzje podejmowane przez fińskie władze i zapewniłem pana prezydenta o naszym wsparciu i naszej gotowości wsparcia tutaj. You referred to the problems we are facing in border. You have seen it now 2 years. We met it first time 2015, then it ended and now began again. And the main core of this problem is when we talk about human rights, they are important and we want to respect them. But we have to take notice also to national security. And now that it seems that deportation of those migrants who don't meet the criteria of asylum has become impossible. But I want to thank you, Mr. President, Andrzej, Poland, for a very, very solid support to our NATO membership. And I know you made some extra work to get some of our partners to understand also the need of accepting Finland.